Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Bogusława. Znajdujemy się w refektarzu Domu Królewskiego w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach. Dziękuję serdecznie za polubienia na Facebooku i YouTubie, a tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, bardzo serdecznie zachęcam, aby mogli być na bieżąco z naszymi programami. Dzisiaj przygotujemy dla Państwa warzywa spod płomykiem. I pokażemy, z jakich składników one się składają. To będą warzywa, mąka orkiszowa, lubczyk, sól, odrobina ciepłej wody, olej i na koniec ser wędzony regionalny. Zaczniemy od przygotowania ciasta. W tym celu weźmiemy mąkę. Do mąki dodamy odrobinę oleju. Trochę gorącej wody. Szczyptę soli. Nie za dużo. I zioła. Tu mamy lubczyk. Ciasto musi być elastyczne. W miarę miękkie. Będziemy z niego formować zgrabne placuszki, które potem usmażymy albo bardziej ugrillujemy. Gdy ciasto nie chce nam się za bardzo łączyć, możemy dodać jeszcze odrobinę ciepłej wody. Spowoduje to, że ciasto będzie bardziej elastyczne i łatwiej uda nam się je uformować w zgrabne placki. Ciasto mamy gotowe. Będziemy formować placuszki pod płomyki. Będziemy kroić. Pokroiliśmy na małe kawałki, z których formujemy małe, zgrabne placuszki. Ciasto orkiszowe ma to do siebie, że jest takie ciemne i niezbyt sympatyczne, ale mam nadzieję, że jeżeli Państwo posmakują tych placuszków, obronią się one smakiem. Lubczyk podkreśli jeszcze ich wyjątkowość i myślę, że Państwo będą bardzo zadowoleni. Ciasto parzone ma to do siebie, że lekko się klei. Nie jest ono łatwe w obróbce, klei się do wałka, często trzeba podsypywać mąką, ale jest bardzo plastyczne i różnie, i mam nadzieję, że smaczne. Formujemy takie ładne, zgrabne placuszki i za chwilę będziemy je grillować, smażyć. W zależności kto liczy kalorie, powinien je ugrillować. Kto mniej liczy kalorie, może je usmażyć na małej ilości oleju. Placki mamy uformowane. Musimy teraz nagrzać patelnię. Ja pozwolę sobie usmażyć z niewielką ilością oleju. Smażymy. Nie smażymy zbyt długo, gdyż potem będziemy odgrzewać jeszcze te placki pod płomyki. Sztuką jest usmażenie tych podpłomyków na tak niewielkiej ilości oleju, żeby się za bardzo po prostu nie zrumieniły. Mąka orkiszowa jest sama w sobie ciemnym rodzajem mąki, więc jeszcze jak przypieczemy bardziej te podpłomyki, no efekt może niezbyt być ciekawy. Po prostu proszę zwrócić na to uwagę. Gotowe podpłomyki zdejmujemy z patelni, przekładamy je na
talerz. Muszą troszeczkę odczekać. Nasze przygotowane podpłomyki odpoczywają, a my musimy usmażyć swoje warzywa, które dodamy potem do tych podpłomyków. Będziemy je kroić. Używamy warzyw korzeniowych, ponieważ jest w tej chwili na nie sezon. Można dodawać różne warzywa, w zależności od Państwa upodobań. Ja niemniej jednak jestem za sezonowością w kuchni, więc tutaj do tych podpłomyków wykorzystam głównie warzywa korzeniowe i jarmuż, który jeszcze mamy w naszym ogrodzie. W naszych warzywach pojawiła się też cebula czerwona. Można ją pominąć, jeżeli ktoś nie lubi cebuli albo nie przepada za nią. Nie jest ona tutaj konieczna, aczkolwiek w kuchni naszej suwalskiej bardzo, bardzo popularna. Ponownie rozgrzewamy patelnię. Dodajemy odrobinę oleju lub klarowanego masła. I smażenie rozpoczynamy oczywiście od najtwardszych warzyw, czyli warzyw korzeniowych. Takie warzywa z patelni są bardzo fajne i powiem Państwu, że niedoceniane przez nas. Seler na przykład jest fantastyczny w smaku w momencie, gdy podsmażymy go na patelni i zrobimy go tak na ząb. Mamy tutaj jeszcze jarmuż, który fajnie wykończy to nasze danie. I to jest czerwona odmiana jarmuszu. Warzywa te możemy pokroić jak nam wygodniej, jak nam w duszy gra. Jeżeli mamy mało czasu na to, żeby je zesmażyć, staramy się, żeby były jak najcieńsze. Jeżeli dysponujemy nieco dłuższym czasem, możemy spróbować je zrobić w nieco grubszych kawałkach. Nabierają fajnego koloru, ponieważ marchewka puszcza kolor i barwi pietruszkę i selera na taki fajny, złoty kolor. Warzywa przypiekają się coraz bardziej. Myślę, że możemy dodać cebulę. Mniej lub więcej, w zależności od tego, czy chcemy, aby bardziej dominowała w tych naszych warzywach, czy mniej. Jak Państwo widzą, ja te warzywa grilluję, dodając tylko olej na początek, żeby to nasze danie nie było zbyt tłuste. Fajnie się karmelizują, niektóre może aż za bardzo i myślę, że powoli możemy już je zacząć przyprawiać solą i pieprzem. W zależności od tego, jakie przyprawy Państwo lubicie, my używamy w naszej kuchni ich jak najmniej, bo chcemy po prostu, aby te potrawy, które serwujemy, były same w sobie atrakcyjne i z racji użytych składników fajnie smakowały. Nasze warzywa dochodzą, musimy je lekko doprawić. W tym celu użyjemy soli, odrobinkę. Odrobinę świeżo mielonego pieprzu też użyjemy. A teraz użyjemy tych naszych świeżych ziół, które tutaj mamy. Będziemy kroić te warzywa, które mamy tutaj. Nie musi być drobno. Możemy wykorzystać też te takie ogonki, ponieważ to są wszystko witaminy, które nam się przydadzą tutaj w okresie jesienno-zimowym. Nie należy zapominać o wykorzystywaniu warzyw w diecie.
Te nasze warzywa możemy smażyć już naprawdę krótko, żeby zachowały nam jak najwięcej witamin. I w tym momencie myślę, że spokojnie na naszą patelnię mogą wejść już nasze podpłomyki, które tu fajnie z boku czekają. Musimy je nieco podgrzać. Musimy sprawdzić, czy dobrze doprawiliśmy nasze warzywa. Można do nich jeszcze przygotować jakiś fajny sos na bazie jogurtu, na bazie majonezu, w zależności kto co lubi. My przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa wersję bez sosu, ponieważ myślę, że różnorodność warzyw i mąka orkiszowa niekoniecznie potrzebuje towarzystwa sosu. Musimy spróbować, czy nasze danie jest kompletne. Marchew jest już miękka, myślę, że pozostałe warzywa również. Nie musimy za długo ich smażyć, ponieważ im dłuższa obróbka termiczna, tym więcej witamin stracimy. Podpłomyki też już są podgrzane, więc spokojnie możemy wykładać nasze danie. Najpierw położymy podpłomyki orkiszowe. Proszę bardzo, fajnie wyglądają, są ciepłe, aromatyczne. A na nie położymy nasze fajne, aromatyczne warzywa. Słuszna porcja warzyw ląduje na podpłomykach. Ciemny jarmuż sprawia wrażenie, jakby spaliła te warzywa, ale to jest po prostu kolor bordowego jarmużu, który ma bardzo dużo potasów w swojej zawartości. Jako zwieńczenie dodamy jeszcze ser regionalny. My postawiliśmy na ser regionalny, ale może być to jakiś inny ser, który Państwo lubią i który jakby podkreśli smak tych warzyw. Do dekoracji używamy prostych rzeczy. Tu w tym wypadku będzie to pietruszka. I tak wygląda nasza propozycja podpłomyków z warzywami grillowanymi. Zachęcamy Państwa do spróbowania tego dania. Dziękuję Państwu, że zostaliście z nami do końca. Zachęcam do polubienia naszej strony na Facebooku i YouTubie. Dziękuję bardzo.